blisko 17 miliardów opakowań na napoje zużywamy rocznie w Polsce. To ogromna ilość, którą trudno sobie nawet wyobrazić. Dla ułatwienia więc dodam, że to jest średnio 450 takich opakowań na osobę, łącznie z noworodkami. Tylko niewielka część tych opakowań jest poddawana recyklingowi i ponownie wykorzystywana. Reszta trafia na wysypiska, do lasu, do rzeki, do Bałtyku. Czy możliwe jest rozwiązanie tego problemu? Zapytałem o to ludzi, którzy od lat sprzątają Polskę i walczą z jej zaśmiecaniem. Julia Rokicka jest organizatorką akcji pod tytułem Sprzątamy ze świadomością. Dokładnie wie, jakie odpady zanieczyszczają nasze środowisko. My nie tylko sprzątamy, ale wszystkie odpady segregujemy, tak aby jak największa ich część trafiła do recyklingu. To nie jest jednak najlepsze rozwiązanie na problem śmieci w środowisku. Po każdym wydarzeniu liczymy, ile uzbieraliśmy poszczególnych odpadów. Z ostatnich 10 akcji było to 144 worki ze szkłem, 129 z tworzywem sztucznym i 43 worki z odpadami zmieszanymi. Dlatego właśnie należy wprowadzić system kaucji zwrotnej na opakowania. Wtedy śmieci będzie mniej, a recykling będzie bardziej skuteczny. Dominik Dobrowolski, ekolog i podróżnik. Sprząta świat jeżdżąc na rowerze, pływając w kajaku, wspinając się w górach, maszerując po plażach. Co znajduje na trasach swoich wędrówek? W ramach akcji Cycling Recycling zwiedziłem wiele państw i miast na swoim rowerze, ucząc się i przyglądając, jak inni radzą sobie z problemem śmieci. Ostatnio zwiedziłem kraje nadbałtyckie. To było ponad 6000 km przejechanych. Praktycznie we wszystkich krajach leżących nad Bałtykiem wprowadzono system kaucyjny. Tam zbiera się puszki aluminiowe, butelki szklane, butelki plastikowe i naprawdę nie ma problemu ze śmieciami w morzu ani w rzekach. Byłem również na polskich plażach, spotkałem się z wolontariuszami, którzy sprzątają wybrzeże, oraz z samorządowcami, którzy za te odpady odpowiadają. Oni doskonale wiedzą, kto i co zaśmieca polski Bałtyk. Podczas 9 odcinka Bałtyckiej Odysei postanowiliśmy sprawdzić, co zalega na naszych polskich plażach. Najwięcej jest jednorazowych opakowań, które pozostawiają po sobie niefrasobliwi turyści. Ale to nie oni te opakowania wprowadzają na rynek, a producenci, którzy powinni wziąć za nie odpowiedzialność, finansując albo współfinansując zbiórkę i recykling. Cały czas, mimo że mówi się o tym od wielu lat, mimo że samorządy, organizacje ekologiczne o to apelują, brak jest rozszerzonej odpowiedzialności producenta, brak jest wdrożenia zasady zanieczyszczający płaci. W rezultacie producenci różnych dóbr, które kupujemy, sprzedają je w nieekologicznych opakowaniach, bo są one najtańsze, natomiast koszty ich zbierania, utylizacji ponoszą mieszkańcy. Z naszą kamerą odwiedziliśmy również Odra Centrum, jedyny tego typu ośrodek edukacyjno-kulturalny w Europie. Co widać z poziomu rzeki? W tym roku w Odra Centrum przeprowadzaliśmy fajną akcję dotyczącą wypożyczania kajaków. Każdy, kto wypożyczył kajak na godzinę, posprzątał rzekę Odrę albo Oławę, w zależności od tego, jak miał potrzeby, dostawał drugą godzinę gratis. Więc przez całe wakacje razem z powrotem kajakarzy wracały do nas worki śmieci. Nasza akcja to tylko kropla w morzu. Chcemy, żeby zostały wprowadzone rozwiązania kaucyjne dotyczące szkła i tworzyw sztucznych. Z problemem śmieci na co dzień zmagają się również leśnicy z lasów państwowych, którzy nie tylko sami sprzątają, ale także uczą i zachęcają do tego innych. Rocznie lasy sprzątają około 1000 wagonów odpadów corocznie i 20 milionów złotych wydanych, które mogłyby być wydane na zupełnie inne rzeczy. Możemy jedynie zachęcać do tego, żeby ludzie zabierali to, co przynoszą ze sobą, czyli opakowania po napojach, opakowania wszelkie jednorazowe, które dzisiaj zalewają cały świat, można powiedzieć, bez wahania. Że wprowadzenie opłat kaucyjnych za opakowania, czy to szklane, metalowe, czy plastikowe, powoduje taką zachętę, że ludzie będą oddawali te opakowania, one nie będą lądowały na wysypiskach czy wprost w lesie. Joanna Kądziołka działa na rzecz zmiany świadomości społecznej i budowania bezodpadowego stylu życia. Rozmawiając na poważnie o zamykaniu obiegu, czyli też o gospodarce obiegu zamkniętym,
zamkniętym. Nie możemy sobie pozwolić na marnowanie surowców, dlatego też w momencie, kiedy zużyjemy taką jednorazową butelkę szklaną czy aluminiową puszkę, powinniśmy sprawić, że trafi ona bezpośrednio do recyklera, nie do lasu czy do rzeki. I jednym z najlepszych rozwiązań, żeby taka sytuacja mogła zaistnieć, jest wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego na opakowania po napojach. O tym, jak ważna jest czysta rzeka dla lokalnych społeczności, doskonale wie Daniel Parol, który mieszka na Podlasiu i wydaje przepiękne czasopismo Kraina Bugu. Operacja Czysta Rzeka działa od 2019 roku i dzięki 8 tysiącom wolontariuszy, którzy działają z nami od początku, udało się wydobyć z nad głównie polskich rzek ponad 280 ton śmieci różnych zanieczyszczeń. Gro tych rzeczy to są głównie opakowania jednorazowe i tak jak stoję tutaj, popieramy kaucję zwrotną na opakowania jednorazowe. I do zobaczenia gdzieś nad rzeką. O lepszy i czystszy świat można walczyć nie tylko w dużych miastach. Także w mniejszych miejscowościach są ludzie, którzy rozumieją sens hasła „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Przykładem takich zapaleńców są Agnieszka i Paweł. Od kilku lat organizujemy akcję sprzątania. Ostatnio sprzątaliśmy Krzyżański Park Krajobrazowy i Jezioro Bystrzyckie. Najwięcej w tych śmieciach, które zbieramy, jest jednorazowych opakowań niestety. Gdyby kaucja była wprowadzona teraz na puszki, butelki szklane czy te jednorazowe plastiki, tych śmieci na pewno byłoby w tej chwili mniej. A ja, jako współtwórca kampanii edukacyjnej Mniej Plastiku i akcji Górska Odyseja, przemaszerowałem ponad 800 km po górskich i leśnych szlakach. Okazało się, że to nie tylko plastik jest problemem. Problemem są ogólnie jednorazowe opakowania. Dlatego potrzebujemy rozwiązań systemowych, takich jak system kaucyjny na aluminiowe puszki, szklane butelki czy plastikowe pudełka. Tylko ten sposób pozwoli nam zachować góry i lasy w czystości.